Dobry wieczór, Agnieszka Smoleń. Zapraszam na prognozę pogody. Małopolska znajduje się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Napływa do nas zimne i wilgotne polarno-morskie powietrze. W nocy możliwe słabe opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich pojawi się śnieg, a także opady marznące, co oznacza, że drogi będą śliskie. Widzialność ograniczą mgły. Temperatura spadnie do minus 4 stopni w Zakopanem i Nowym Targu. W Andrychowie i Gorlicach minus 1 stopień, 0 w Oświęcimiu, w Krakowie i Olkuszu 1 stopień powyżej zera. Jutro na niebie sporo chmur, z których słabo popada deszcz, a na Podhalu deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach popruszy śnieg. Na termometrach zobaczymy 5 stopni w Olkuszu i Tarnowie, 2 w Nowym Sączu i Wadowicach. W Zakopanem i Nowym Targu maksymalnie 0 stopni. Mieszkańcom Krakowa przydadzą się jutro parasole. W najcieplejszym momencie dnia 5 stopni. Ciśnienie rośnie. Jutro w południe wyniesie 997 hektopaskali. Biometr niekorzystny. Kolejne dni również zapowiadają się dość pochmurne. W niedzielę spodziewamy się deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 1 do 3 stopni. W poniedziałek cieplej od 4 do 6. Powietrzem gorszej jakości będą jutro oddychać mieszkańcy Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Miłego wieczoru.